wiadomo, graliśmy dzisiaj z drużyną o sporej jakości w tym meczu, szczególnie w tej pogodzie było sporo biegania, ale wydaje mi się, że jak na trzeci sparing i na to, co się pokazaliśmy, to możemy być zadowoleni, szczególnie w tej strefie defensywnej, kiedy wszyscy tak naprawdę zawężali i staraliśmy się jak najbardziej utrudnić Legii przy dostanie się w pole karne. Myślę, że momentami bardzo fajnie to wyglądało. Udało się wykorzystać sytuacje, które sobie stworzyliśmy i udało się zremisować. No i momentami nie było widać, że jesteście dopiero drużyną, która się poznaje na boisku i zgrywa, bo parę akcji naprawdę fajnie przeprowadzonych. Tak, uważam, że stać nas na to, żeby jeszcze lepiej grać. Wiadomo, jest sporo, jeszcze będzie do poprawy, na pewno będziemy mieli analizę, ale wydaje mi się, że tak jak wspomniałeś, że na ten okres, który my się znamy i pracujemy ze sobą, to naprawdę nie można powiedzieć złego słowa o nas. No i trzeba przyznać, że długo nie musiałeś czekać na to, żeby strzelić pierwszą bramkę w barwach Motoru. Co prawda w meczu towarzyskim, ale zawsze dobre otwarcie. Tak, jak to mówią, pierwsze śliwki, robaczywki. Mam nadzieję, że uda się również strzelić w lidze. To jest tylko sparing, wiadomo, liga jest ważniejsza, więc mam nadzieję, że uda mi się ten wyczyn powtórzyć w lidze.